Jestem w stanie sobie wyobrazić, że nie mam męża, czy narzeczonego, czy też partnera, ale nie wyobrażam sobie, że żyję bez przyjaciół. Tak jak sobie nie wyobrażam, że żyję bez moich dzieci. Natomiast to jest coś, co możemy sobie dać bardzo łatwo, bo jak się okazuje, to właśnie życie między bliskimi ludźmi jest naszym najważniejszym i największym faktorem szczęścia, zdrowia i długiego życia. Mniej więcej 3 lata temu zaczęłam właśnie bardzo intensywnie się tym interesować. Interesować się w ogóle takim tematem psychologii społecznej. Przeczytałam wiele książek na ten temat, rozmawiałam z wieloma psychologami, a zaczęło się niewinnie, mianowicie od tych największych emocji i tych najbardziej fascynujących i ekscytujących, czyli damsko-męskich, tych seksualnych. Dla Lamani zrobiliśmy film razem z Ksawerem Żuławskim, z udziałem Mai Sablewskiej, który, jak Ksawery go pięknie podsumował, miał zaimplementować ludziom do głowy tęsknotę za czymś, co często tracą, co jest bezcenne, a nic nie kosztuje. Czyli za troską, bliskością, czułością, za tymi emocjami, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, które dają nam szczęście. To, co jest moim celem i to, co przyświeca mojej idei i wszystkiemu, co robię, to to, że ja chcę powiedzieć, że szczęścia można się nauczyć i to bardzo łatwo. To nie jest żaden skomplikowany proces. Bardzo wiele z nas, a już szczególnie kobiety w Polsce, które, jak się okazuje, są na 42. miejscu, jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o akceptację samych siebie. I to już był taki powód, do którego ja stwierdziłam, że ja muszę zrobić tutaj rewolucję szczęścia. I właśnie to chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że my się musimy urodzić z bardzo specjalnymi genami. To nie jest... Szczęście nie zależy od naszej pozycji. I oczywiście nie mam zamiaru opowiadać bzdur, bo pieniądze też dają szczęście, jeżeli potrafi się z nich korzystać i bardzo ułatwiają życie. I niewątpliwie z pieniędzmi żyje się dużo łatwiej, a może nawet i dużo przyjemniej, pod jednym warunkiem, że ma się w głowie szczęście i radość. Ja znam wiele osób na świecie, również bardzo, bardzo zamożnych, które nie potrafią być szczęśliwe, dlatego że mają wszystko, mają już tyle, że i tak nie potrafią się cieszyć z tego, co mają, bo to wszystko i tak mają. Nie mają się czym ekscytować i na co czekać, ponieważ wszystko jest w zasięgu ręki, a przestali interesować się i cieszyć z najważniejszej rzeczy, a mianowicie z takich bliskich relacji wokół siebie. Szczęście dają bliskie relacje z innymi ludźmi.